Zastanawiało was, jakiego teksturpaka używam Olive? W dzisiejszym filmiku się tego dowiecie. Do bicia 1000 subów zdało nam naprawdę niedużo, no więc wiecie co robić. Jesteśmy na stronie vanillatwix.net, wybieramy zakładkę Resource Packs. Pierwszą rzeczą, jaką używam Olive, jest Unbundled Hay Bales, następnie bardziej crimsonowe crimsony, tak dziwnie to brzmi, oraz Vex Elytra. U Olive to jest raczej zasługa shaderów, ale jeśli ktoś ma słabszy komputer, no to będzie miał efekt falujących liści, tak jak na shaderach. Zwiększone nasycenie trawy, boki ścieżek, crimson nilium, nawet automatycznie też boki mycelium, śniegu, podzolu i warped nilium. Różne wariacje bookshelfów, a także obramowania root, fulbright, obniżenie tarczy, bardziej kwadratowe sugarcane, lilipady, słońce oraz księżyc, smooth czcionka, dark mode w Minecrafcie, poładowanie świata, zielone, a więc ja obstawiam, że było ono właśnie z green concrete'u. Następnie dodajmy takie różne po prostu poprawki bloków, jak na przykład narzędzi. Oczywiście teksturpak macie do pobrania. No i teraz możecie być tryhardami, tak jak Olive.